W Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży zorganizowane zostały zajęcia praktyczne przeznaczone dla uczniów klas budowlanych. To jest przykład kolejnej lekcji, która uczy zawodu, czyli lekcji zajęć praktycznych. Tym razem mamy do czynienia z branżą budowlaną. Ostatnio poprzednio to były klasy żywieniowe, hotelarskie. Nasz zespół współpracuje z firmami budowlanymi. Takim przykładem jest współpraca z firmą Rockwool, która jest w zasadzie silną firmą, liderem w docieplaniach i materiałach służących ociepleniu budynków. Przykładem tej współpracy jest dzisiejsza lekcja, kiedy pracownicy firmy Rockwool razem z naszymi uczniami przeprowadzają praktyczną lekcję dociepleń. Firma w ramach współpracy wspiera również szkołę w materiałach, czyli otrzymujemy materiały, które później wykorzystujemy do zajęć praktycznych. Korzystamy też z ich pracowników, którzy zapoznają nas z nowoczesnymi technologiami wykorzystywanymi przez firmę w ramach właśnie dociepleń. Planujemy wyjazdy zarówno dla nauczycieli, jak i dla młodzieży właśnie do siedziby firmy. Zapoznają się na miejscu również z technologiami. Głównym tematem zajęć praktycznych było wykonywanie ociepleń z wełny skalnej. Przy doborze materiału zlecenia musimy się kierować kilkoma wytycznymi, które pozwolą nam dobrać ten materiał odpowiedni, prawda? Jest takich 5 cech materiału izolacyjnego, którymi powinniśmy się stosować. Raz, że nasza izolacja powinna być trwała, ponieważ jest robiona na lata. To nie jest remont pokoju, prawda? Dlatego powinna być zrobiona z materiału trwałego. Wełna firmy Rockwool jest materiałem, który jest trwały tak jak minerał, z którego jest zrobiona, czyli jest trwały jak skała. Jest to materiał odporny na związki chemiczne, jest to materiał odporny na promienie ultrafioletowe, jest to materiał odporny na wysoką temperaturę, co od razu nam daje przejście do kolejnej cechy, doboru materiału zlecenego, czyli materiał nasz nie może być materiałem rozprzestrzeniającym ogień. Prawda? Wełna firmy Rockwool ma kategorię A1 w materiałach nierozprzestrzeniających ogień, czyli pod wpływem wysokiej temperatury nie tworzy nam duszącego dymu, nie tworzy nam palących skropli. Prawda? Czasami możemy się spotkać tak, że nawet jeżeli będzie budynek zrobiony tym naszym styropianem, to i tak jest zrobiona opaska obwodowa z wełny wokół budynku albo wokół okna, prawda? Czyli to już wchodzimy w obostrzenia przeciwpożarowe. Dalej musimy zwrócić uwagę na paroprzepuszczalność, czyli chodzi nam o to, żeby nasz materiał izolacyjny nie zatrzymywał całej wilgoci, która jest produkowana przez nasz dom. Nieważne, czy to będzie wilgoć powstała z technologicznego oddychania ścian, czyli znosimy sobie nowy budynek i nasze te zaprawy, które zostały użyte, nie mają gdzie odparować i zostają w środku. A drugie to jest oczywiście wilgoć, która jest tworzona przez naszą gospodarstwo domowe. To wszystko musi gdzieś odejść, prawda? Jeżeli materiał mamy, który nie oddycha, który nie jest paroprzepuszczalny, to wszystko nam zostaje w środku. Kolejną cechą, na którą musimy zwrócić uwagę, to jest też akustyka, prawda? Ponieważ różnie nasze domy są umiejscowione. Niektórzy mieszkają sobie przy lesie, w ciszych aglomeracjach, a niektórzy mieszkają przy miejscach, gdzie jest źródło hałasu, prawda? Wełna firmy Rockwool jest świetnym izolatorem akustycznym. No i ostatnią cechą, na którą musimy zwrócić uwagę przy doborze materiału izolacyjnego, jest to tak zwany współczynnik przewodzenia ciepła, czyli lambda, prawda? Wełna firmy Rockwool jest oraz jej produkty fasadowe mają lambdę 0,036 oraz 0,41, czyli są to bardzo dobre materiały izolacyjne, które powodują, że te ciepło nam nie uciekają nam te pieniądze z portfela, które musimy wydać na tę naszą energię, a cała energia zostaje nam w środku, prawda? I służy naszemu gospodarstwu i naszej rodzinie. Chcielibyśmy pokazać uczniom jako naszej przyszłej kadrze budowlanej, w jaki sposób powinno się docieplać budynki, na co trzeba zwrócić uwagę przy docieplaniu budynku. Chcielibyśmy pokazać im newralgiczne miejsca, na co muszą zwrócić uwagę przy obróbkach, przykładowo otworów okiennych, otworów drzwiowych, w jaki sposób później tą naszą elewację trzeba wykończyć, prawda? Chcielibyśmy zwrócić uwagę na produkty, jakie powinno się zastosować, żeby te produkty nam w pewien sposób odpowiadały tym cechom, o których przed chwilą mówiłem. Jeszcze w tym roku szkolnym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży zostanie zorganizowany konkurs budowlany.